Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4 i na samym początku zadanie dla was. Co to jest za samochód? Kto z was zgadnie? Samochód zdobyłem teraz w Willspinach dzisiaj. A powiem wam dzisiaj co w ogóle robię, co ja dzisiaj w ogóle robię. O kurczę, no to będzie co opowiadać dzisiaj na odcinku. Oczywiście będziemy grać tryb Fortnite, czyli Eliminator u mnie na kanale. Moi drodzy, już się chyba stęskniliście za kolejnym odcineczkiem. Ale tak, moi drodzy, ostatnio bardzo, bardzo dużo gram w Eliminatora. I jestem ciekawy, czy zauważyliście jakiś wzrost skilla w stosunku do innych odcinków, czy może spadek, nie wiem. Ale ostatnio Eliminatora gram wyłącznie Mini Cooperem. Tak, i próbuję. I już takie fajne klipy dla was nagrałem na następny odcinek, gdzie mam nadzieję uda mi się wygrać Mini Cooperem w końcu Eliminatora, a jest to jak najbardziej możliwe, bo już kilka razy byłem drugi i naprawdę o włos wygrywałem, o włos przegrywałem z jakimś tam Aventadorem czy coś takiego, nie? Także jestem już coraz bliżej zwycięstwa i mam naprawdę mega fajną taktykę, która myślę, że poprowadzi mnie do tego zwycięstwa. Ale dzisiaj gramy sobie normalnie i wam poopowiadam moje takie perypetie związane z tym Eliminatorem i mam nadzieję, że w końcu uda się zlepić odcinek z wygraną Eliminatora Mini Cooperem. Powiem wam, że jestem podekscytowany przed tym meczem, dlatego że do tej pory nie wybierałem żadnych innych samochodów, a zdarzało mi się pokonać na przykład Lamborghini Gallardo Mini Cooperem na normalnym pojedynku w środku meczu i mogłem sobie to Lamborghini Gallardo zabrać i nim normalnie jechać. Nawet mam to nagrane, także sami zobaczycie, to niesamowite po prostu. Ja nagrałem takie klipy bez komentarza, bo powiem wam, że gram takie sesje growe sobie robię po kilka godzin. Dzisiaj gram, wiecie od której? Od 3 rano. Dokładnie od 3:50 rano. No, czyli można powiedzieć, że od 4 rano gram, a jest godzina, w tym momencie, kiedy nagrywam ten odcinek, jest godzina 9 rano. Słuchajcie, i od tej pory, no zrobiłem sobie przerwę na śniadanko oczywiście, ale generalnie jest katastrofa, no jest katastrofa. Ciężko wygrać, ciężko, ale już idzie mi coraz lepiej. Zobaczymy jak pójdzie mi dzisiaj i sobie ogarnąłem kilka fajnych miejsc do dropów, bo jasne, one pojawiają się losowo, w jednym miejscu się pojawiają, w drugim nie, ale są miejsca na mapie, gdzie tych drop pointów jest dużo w jednym miejscu, jakby są one blisko siebie te dropy, nie? I jest kilka takich miejsc, które zauważyłem, no wiesz, jak na złość, takie miałem wrażenie, że jak jeździłem tego Eliminatora tylko i wyłącznie Mini Cooperem, żadnym innym samochodem, no to miałem wrażenie, że tych dropów jest bardzo, bardzo dużo. Dobra, i tak, tutaj wzdłuż rzeki, jak sobie pojedziemy, tutaj dropów jest często dość sporo. Ciekawe, w ogóle może dzisiaj zagramy sobie jeden meczek Mini Cooperem, co wy na to? Powiem wam, że to długo dosyć trwa, bo czasami mnie gracze gdzieś tam znajdują, jak się gdzieś ukryję, ale przeważnie unikam pojedynków, no bo szybciej jest jakby dotrwać gdzieś ukrywając się do tego ostatecznego pojedynku, no bo i tak nie mamy zamiaru zmieniać samochodu, więc po co ryzykować, żeby wiesz, żeby zostać wyeliminowanym już na samym początku. No i tutaj mamy pierwszy dropik, Fort Raptor. Jak pojedziecie sobie wzdłuż tej rzeki, tutaj często są dropy. Znaczy tutaj tych drop pointów jest bardzo dużo, więc warto je zbierać. Wiecie co, mam sporo takich tipów, które dzisiaj wam zdradzę na odcinku odnośnie Eliminatora. No i pierwszym z nich jest to, że no chyba to dla nikogo nie jest już zagadką, kto dużo gra w Eliminatora, ale tak grając sobie Mini Cooperem, takim słabszym autem, no to jak to jest ten ostateczny pojedynek i ktoś ma Aventadora z 10 poziomu, jakiś samochód, ale szosowy, to ja wiem, że jeszcze jestem w stanie z nim wygrać, bo on jak gdzieś się rozwali, pojedzie na offroady między drzewa, no to on nie ogarnie, nie? No będzie mu strasznie ciężko samochód ogarnąć i wiem, że wtedy mam szansę wygrać. Natomiast jeśli spotkam na Eliminatorze jakieś dobre auto offroadowe, jakąś dobrą rajdówkę, auto z wysokim zawieszeniem,
no to wtedy raczej ten ostateczny pojedynek można już zaliczyć do przegranych, chyba że ktoś tragicznie będzie jechał, cały czas się rozwalał i tak dalej. Więc konkluzja jest taka, do eliminatora najlepsze są pojazdy offroadowe. Pojazdy takie na szosę przydają się czasami, czasami są lepsze, kiedy ten ostateczny pojedynek musimy pojechać głównie szosą, gdzie możemy osiągnąć bardzo duże prędkości, nawet i pod 350 km na godzinę. To wtedy faktycznie samochody szosowe bardziej się przydają, ale w większości przypadków i tak trzeba gdzieś zjechać na offroad, gdzieś pojechać na przełaj troszeczkę, żeby no po prostu dojechać do celu, no nie? Więc moja konkluzja jest taka, że samochody offroadowe są takie uniwersalne, najlepsze, bo nawet radzą sobie jako tako na tym asfalcie. Jak ktoś ma z dziesiątego poziomu Mercedesa, chyba GTR-a, nie? Z 10 poziomu jest taki Mercedes. To jest samochód typowo szosowy i jest zdecydowanie gorszy od jakiegoś dobrego offroadowego samochodu, który ktoś ma pod koniec meczu. To raczej wygra ta osoba z samochodem offroadowym. Tutaj widziałem jakiś dymek. Jest tu kawałek dalej, coś może fajnego. Na razie mam Raptora. I tak jeździłem dużo tym Mini Cooperem i... O Boże. Wiecie co, to Mini X-Ride, ono ma takie samo przyspieszenie jak Mini Cooper. Znaczy przyspieszenie ma może troszeczkę lepsze, ale generalnie osiągi są bardzo porównywalne i naprawdę okropny jest ten samochód. Ja wolę tego Raptora, który jest mega wolny, niż X-Ride. W ogóle myślałem, żeby zrobić taką petycję do twórców Fordzy, aby zmienić samochody w trybie Fortnite. Żeby były jakieś inne, nie? Nie cały czas te same. Najgorsze, o, miałem też taki meczyk w ogóle dzisiaj. Wiecie jaki? Że zespawnowałem się na mapie i od razu miałem Quartz Regalię, tego offroadowca hardkorowego. Dobra, tu będziemy jechać w tą stronę. Mam go. Gościu w ogóle zupełnie inną stronę pojechał, ale tu będzie drzewo. Uah! A, źle, ja też źle pojechałem. Dawaj, Raptor! Dobra, gościu pojechał już totalnie źle. Nie szkodzi, ja tam się cieszę. Mamy tutaj prosto do celu. Nawet nie wiem, czy na przełaj nie pocisnę. Nie, chyba się nie opłaca. Gościu pojechał tam nie ma jak przejechać, bo będzie musiał przez miasto. A my zaraz sobie zdobędziemy... A może pojadę tutaj. My zaraz sobie zdobędziemy samochód z 5 poziomu. Bardzo fajnie. Kurde no. Czasami, wiecie co, wygrana Mini Cooperem jest tyle prosta, jeśli trafisz na słabych graczy. Problem w tym, że na sam koniec meczu zostaje już ten najlepszy gracz, nie? Ten najlepszy gracz przeważnie ma... O, to się tutaj zgarnął tropa. Ten ostatni gracz przeważnie ma już naprawdę dobre auto. No i jest dobry generalnie, nie? Więc ciężko go pokonać. No, a ci tacy początkowi, to ich łatwo jest rozwalać. I tutaj nie będziemy mieli problemu nawet Raptorem. Znaczy gościu trochę tam skusił, źle pojechał. Zobaczcie, jakie dziwne miejsce, gdzie kończymy Patrzcie, ile dropów tam w powietrzu jest. Zaraz się tu rozejrzymy, czy nie ma czegoś fajniejszego. Bo on też miał nawet całkiem niezłe auto, nie? Kurde, prosty gościu, nawet... Ja też skopałem, rozwaliłem się od drzewa w ogóle. Pff, lekko, nie? Dobra. Mamy tego rama. Dzisiaj zaczynamy od takich hardkorowych pick-upów. Tam na górze coś było, to podjedziemy sobie zobaczyć, czy nie ma coś ciekawego dla ludzka. A widzieliście, ostatnio zmieniłem sobie nazwę kanału. Już jestem takim pełnoprawnym ludzkiem. Już nie ma mów po ludzku, jest tylko Lucek, nie? O kurde, co tu się wydarzyło z tym samochodem? Do góry! 20 graczy zostało. Jest jeszcze mimo wszystko dosyć wcześnie. I tych graczy nie ma za dużo. Rany, co ten samochód taki słaby? Tam coś na górze widziałem i chcę tam wjechać, ale nie wiem, czy tym samochodem dam radę. Musimy tu zrobić kiedyś, wiecie co? Dawaj, cofaj. Musimy tu zrobić wspinaczkę jakąś. Ej, tutaj samochód jakoś się dziwnie odbijał od prostej drogi. Ktoś do mnie podjeżdża, słuchaj. Coś chce walczyć? Dawaj, gościu, jedziemy. Widzisz, że się tu rozwalam, nie?
O, ósmy poziom, ekstra. O, właśnie, ten samochód jest bardzo dobry. O kurczę, gość się dobrze jedzie. Pojechał na hopkę, o nie, będzie przedupczone. Bo ładnie sobie wyskoczy ziomek, a ja po takich wertepach jadę. Małe szanse, że z nim wygram. Ale spróbuję. Leć, leć. O nie, ściana, ściana. Dawaj, dawaj, dawaj. Ale go zmuliła ta trójka. O, źle pojechał. Ach, kurczę, mogłem jednak skręcić tam. Dobra, niech sobie tu jedzie. Ja skręcę tam dalej. Bo tu powinien być. O nie. Kurde, przedupczyłem. No nie, myślałem, że tu można wjechać. Te wiadukty mnie pomyliły. Ech. O, już powiem wam, że jestem trochę zmęczony od dzisiejszych jazd od samego rana. Pojedynek można było wygrać, tylko że tutaj on się zamotał w mieście i ja się zamotałem w mieście, nie? Tak w pewnym momencie mogłem tam skręcić trochę wcześniej. Ale tak dziwnie też GPS wyznaczał drogę. Nie, GPS wyznaczał w sumie dobrze. Myśmy pojechali źle, czy tam pojechałem prostą? A, to będzie szybciej, nie? No, trzeba było jechać według GPS-u. Czyli w mieście taka wskazówka, raczej trzymać się GPS-u, chociaż można też skracać przez niektóre parki. W ogóle bardzo mi się podoba to, w jaki sposób widać tutaj postać, jak mamy w ten samochód. Nie, widać jak skręcę kierownicą. Ostatnio zauważyłem, że jak się jedzie po wertepach, to ta postać też na fotelu podskakuje. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, ale jest tak, zaraz sobie wjedziemy na jakieś wertepy, to może będziecie w stanie zauważyć. Tutaj to akurat bardzo dobrze widoczne jest, nie? No bo mamy samochód bez dachu. Okej, drugi raz badamy tę miejscówkę. Nie, nie chcę się z nim ścigać. Nie, daj spokój. Dobra. Sobie dam spokój. Drugi raz badam tą miejscówkę. Gościu jechał w drugą stronę. Nie wiem, czy już ją sobie wybadał, ale ogólnie wzdłuż tej rzeki zawsze się coś ciekawego wynajdzie. I zobaczcie, już mamy dwa dropy. Ten kawałek drogi tylko, nie? To już widać. Tutaj mamy na przykład Golfa z czwartego poziomu i tam, zobaczcie, jeszcze dwa następne dropy. Także drugi raz tu przyjechałem w ciągu tego odcinka i coś jest, nie? Także jeśli liczymy na te dropki, to tutaj możemy to znaleźć. Myślę, że częściej, no bo to one są blisko tej drogi, łatwo na nie trafić. Tu nam się nie pokazuje, który to poziom. Drugi, okej. Też Golf. W ogóle tak pomyślałem sobie, że powinien być jakiś specjalny achievement, jakieś osiągnięcie albo jakaś super nagroda za wygranie eliminatora Mini Cooperem, no nie? Może jakiś unikalny samochód, że dostaje się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wygra się tym Mini Cooperem eliminatora. A może coś takiego jest, ja nie wiem, bo w sumie ani razu nie wygrałem, więc ciężko powiedzieć. Dobra, ktoś tu do mnie jedzie, właśnie Mini Cooper. I tu mamy ziomeczka, jakiś fajny pojedyneczek zrobimy z nim. Chyba, czekaj. Trafiło go? Trafiło, dobra. Czwarty kontra piąty, bardzo fajnie. Jedziemy sobie, będziemy mieli wyzwanie asfaltowe, także sprzyjające dla Golfa. Jeszcze nie wiem, co zrobił, zaspał tam chyba. Jechałem przed chwilą tym ramem, nie? Dobre auto jest, tylko ja pojechałem do dupy. Ja myślę, że mógłbym z tamtym gościem spokojnie wygrać, gdybym znał trochę lepiej miasto. Jak sobie tam drogę skracać, nie? Co on robi? Ej, gościu autentycznie zaspał. O nie, o nie, o nie. O, myślałem, że będzie zderzenie czołowe, ale jest spoko. Gościu zaspał. Się zastanawiam, brać jego furę, czy zostać przy moim Golfie? Może uda się ulepszyć, bo w sumie miał piąty poziom. O, dużego wyboru nie mam, no nie? Dobra, idę powalczyć z kimś, bo wiecie co, ostatnio dużo się ukrywałem. Zresztą widzicie, że teraz jak gram, to też jakoś tak specjalnie cisnę na te pojedynki, nie? Zawsze się pojedynkowałem, ale ostatnie moje taktyki wyglądają tak, że się po prostu chowałem, no i tyle. Tym Mini Cooperem, nie? A teraz wypadałoby się coś trochę pościgać, potrenować ściganie, bo to też jest istotne. To jest właściwie najfajniejsze w tym trybie. Dobra, jesteśmy w środku strefy, niefortunnie trochę. Tu mamy jakiś samochód, Audi RS2, bardzo fajne w tej klasie. Co by tu wykombinować? A może nawet w środku strefy kogoś wyzwiemy na pojedynek?
Już nie jesteśmy tak za bardzo w środku. Tu mamy coś ciekawego. Zobaczmy, może jakiś 9 poziom by się przydało. Nie, niestety nie. Tutaj mamy X-Ride'a miniacza. Nie wiem, czy go widać. O, widać, nie? O! Tu mamy jakiegoś ziomeczka. Dawaj go, dawaj go. A, drugi poziom, kurde. Och, dawaj. No, coś pechowy ten ram. Dobra, gościu wybrał inną strategię. O, moja strategia lepsza chyba. Mam mniej, zdecydowanie mniej kilometrów do przejechania, jeśli chodzi o jazdę asfaltową. Także zdecydowanie lepiej tutaj pocisnąć. Chociaż zobaczymy, kiedyś nieraz się zdziwiłem i zaskoczyłem, jak ludzie potrafią ładnie przejechać przez las i tak szybko i sprawnie. Mini Cooperem udało się dwa razy w tak dziwny sposób wminąć drzewa, że aż sam się sobie dziwiłem. Zastanawiałem się, co tu się za magia stała, ale to wam wszystko pokażę na tym odcinku, który mam nadzieję uda mi się zmajstrować, no. Nie chcę dopuścić się do czegoś takiego, że nie wygram eliminatora Mini Cooperem, więc wolałbym to już zrobić, nie? Dlatego dzisiaj wstałem wcześnie. A właśnie, bo wstałem dzisiaj tak wcześnie, dlatego, bo zdawało mi się, że jak będę wcześnie grał, to tych graczy będzie mało. I powiem wam, nic podobnego. Godzina 3:50. Ziomek, 40 graczy. Poważnie. No. Także nie ma reguły. Cały czas ludzie grają w Fordze. Cały czas. Dobra, nie wiem, gdzie on jest. Czy on się zbliża do tego punktu, czy nie? W każdym razie ja już będę miał poziom 6. To już nie będą żarty. O, dropów spotykamy dużo. No jest fajnie dzisiaj. Dobra, co my tu mamy? Tu mamy... No nie widzę, co mamy. No nie widać, nie widać, no. Dobra, mamy już kajenkę, bardzo fajnie. Tu mamy kolejnego ziomeczkiego, jakiegoś. Nie wiem, walczymy z nim? Wygląda na jakiegoś wolnego typka, więc spróbujmy. Ale to chyba miniacz jest. Umówmy się, no już w tej klasie nie będziemy chyba miniacza wyzywać na pojedynek, daj spokój. O, tu jesteśmy na skraju strefy, więc bardzo fajnie. Ależ popiernicza ta kajenka. Ja cię nie mogę, ja się przyzwyczaiłem do 200 km na godzinę, a to 200 km na godzinę to my mamy w sekundę, no. Fajnie. Dobra, tu mamy kogoś jeszcze, a widzę, że się ukrył, albo zbierał dropa. Zobaczmy, co tu się wydarza. Okej, w drugą stronę trzeba. Dawaj, Camaro, jedziemy. O Jezu, co ty zrobisz, Porszawa? No jedzie Camaro, jedzie. A, gdzie jedziemy? Okej. Chyba wypadałoby trochę asfaltem, nie? Chodźcie! Dało się. Trochę na asfalt zjedziemy. Camaro na pewno trochę tego asfaltu wykorzysta. Musi, no. To jest szybkie. Ja wykorzystam. Ciśnie, ciśnie, ciśnie offroadem. Ale, ale zapiernicza. O kurcze, nie wiem, co to będzie. Pokona mnie, patrz, patrz, patrz. Jo, piórniczo, ale się wyrwał. Nieźle. Okej, znowu patrzymy tą miejscówkę, czyli droga wzdłuż rzeki. Ty, tam był fajny garaż. Blaszek taki, później go sprawdzę. Nie zwracałem na niego uwagi nigdy. Dobra, i zobaczcie, kolejny raz. Jadę przez tą miejscówkę. I mamy dropa. Jakiego, nie wiem, może coś słabego, może coś dobrego, no. O, proszę bardzo, Porsche Cayenne, także wracamy do poprzedniego meczu właściwie. Chociaż jest 45 graczy teraz, ale jest dropik i całkiem ładny, całkiem fajny. Nie zawsze trafiają się fajne, wiadomo, nie, ale tym razem się trafił. Także widzicie, tutaj tych punktów dropów jest dużo, nie? One się rozmieszczają losowo i czasami jest kilka w jednym miejscu, a czasami jest tylko jeden. No i czasami zdarzy się też, że nie ma wcale, nie?
Ale teraz trafiłem Porsche Cayenne, jestem zadowolony, bardzo fajnie. To jest dobre auto. Gdybym... Właśnie zastanawiam się, co by tutaj pomogło, żeby wygrać z Camaro. Camaro jednak dobre przyspieszenie ma, tylko że ono na off-roadę aż takie dobre nie jest. I myślę, że gościu w pewnym momencie złapał tą jednak trakcję i poleciał, nie? Ale myślę, że jakbym pojechał prosto, to by to jakoś lepiej było, a nie tak gdzieś na tą ulicę zjeżdżać. Przecież Cayenne dobra jest na te off-roady. Powinna sobie poradzić. Poczcie jako fura! Z tym to już mogę zostać do końca meczu. Ukryć się gdzieś w lesie i gitara, naprawdę! To jest super auto, bardzo lubię ten samochód. Tyle nim nawygrywałem już. Dobra, bo strefa się zmniejsza. Tu mamy jakiegoś... O, dobra, kogoś tutaj mamy, blisko. Sobie zrobimy nagrodki. Chyba, że będzie ktoś słaby, to go nie weźmiemy, nie? Na pojedynek. On tam dropów chyba szuka. Porusza się wolno, to wygląda jak Mini Cooper. Nie, to nie Mini Cooper, to jest coś dla mnie, dawaj go. Gdzie jedziemy? O nie, 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 tylko nie Porsche! Dawaj, nie! O nie! Nie! Dlaczego w tą stronę? O! Nie! Nie, 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 nie! To nie tak miało być! Rozwal się tym Fordem gdzieś! O, ale ból! Dawaj Porsche, no już nic się nie wydarzy tutaj chyba! Chociaż, czekaj, się rozwalił. Nie, nie rozwalił się. Ależ, kurczę, zobaczcie, jak ten samochód leci. Kurczę, no, nie. Dobra, na to. Pyk, porobiony gościu. Pięknie. Tu mnie następny jakiś typ pogoni. A, Mini Cooperem, dobra. To... Chociaż w sumie Golf kontra Mini Cooper. Chyba spoko, nie? Ktoś do nas tutaj jedzie. Nie wiem, czy on chce się ścigać, czy co tu się dzieje. Audi coś tam przejechało. Ten... Teraz nie wiadomo, kto ma wyzwać na pojedynek. No ten Golf jest całkiem dobry w tej klasie. Czekaj, tego zatrzymamy. Supra. Ktoś tam... A! Supra przejechała i wyzwała Mini Coopera. Mini Cooper myślał, że to ja wyzwałem go na pojedynek. Zrobiłem mu jeszcze gorszą krzywdę niż jakbym go wyzwał, no. A w sumie Golf, nie no, Golf myślę, że jest lepszy dużo od Mini Coopera. Dobra, co my tutaj mamy? No tego to już musimy wyzwać na pojedynek. Kurczę, no trzeba się pościgać trochę, nie? O, czekaj, co on zrobił tutaj? Tu się chowa, Galant! Chłopie, masz lepszy... Nie no, w sumie taką samą. Jedziemy, gdzie jedziemy, Galant? Idziemy na przyjażdżkę? Dawaj, zawracamy. Golfa mam, ziomek, nie bój się. Ucieka ode mnie, jakby zobaczył Golfa. Czwórkę. A kiedyś mój samochód marzeń, kiedyś Golf czwórka. A, teraz tu, kurde. W cenie... Za psie pieniądze możesz to kupić, no. W cenie obiektywu do aparatu takiego z niskiej klasy. Bez kitu. Wiecie co, ja ostatnio widziałem BMW E46. Tak, to zawsze było moje. To zawsze to był taki mój samochód marzeń, no. Jeszcze się nie ziścił, ale myślę, że kiedyś BMW w moim garażu sobie kupię i ją odrestauruję, bo to wiadomo, że ktoś ją tam sobie kupił, żeby ją upierniczać, nie? No i gościu chyba teraz... No nie, rozwalił się, bo zniknął z mapy. Dobra, doskoczę. No i ja bym chciał sobie tą BMW kupić. No ma takie fajne LEDowe, czy LEDowe, ja nie wiem, czy to LEDowe, ale takie kropeczki z tyłu ma na tych światłach, charakterystyczne. Wiecie, o co chodzi. Kto grał w Need for Speed Most Wanted, no? O te tylne światła mi chodzi, charakterystyczne tej BMW-ki. No po prostu podoba mi się ten samochodzik, no. Ale też E92 Coupe, dobrze mówię? Chyba Coupe to się nazywa, nie? Gdzie są tylko dwoje drzwi. Też jest fajne auto, też mi się podoba z wyglądu. Bardzo, bardzo fajne. Pyk!
i chyba bardziej bym celował w te L92. Ja nie wiem w sumie w jakiej one cenie są, ale chyba nie są jakoś bardzo drogie z takimi zwykłymi silnikami, nie wiem, tam chyba 2.7 jest, czy coś takiego, nie? Rzędowy. Też fajne auto, ale z wyglądu mi się podoba, nie tam silnik jak silnik, ale wygląd, wygląd mi się podoba. I też można je zrobić tak, żeby fajnie brzmiało i wie. Launch your Delta! Delta! Dobra, ja czuję, że ten meczek będzie zwycięski. Ja coś tak czuję. Ja coś tak czuję, no. Mapę na 4 buty. Zawsze przegrywałem tym samochodem, ale to jest ciekawe, nie? Bo ta Lancia Delta jest w tej klasie, w trzeciej, ale jest też w klasie tej ostatecznej, 10. Że ja nie wiem, czemu tak zrobili. Dobra, jedźmy sobie może wzdłuż strefy. Ja tu widzę, że jakiś wataszka się kręci. Widzę go na moim ludzkim radarze. Dzień dobry. Audi RS. O kurczę, może być ciężko. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. Będzie chciał się bić? Jedę sobie trochę na skraj strefy, żeby mieć z górki go zaatakować. W razie jakby się chciał bić. Nie wiadomo. Ktoś do mnie jedzie, dobrze. Dobrze, nie mogę się doczekać, ja tu zrobię taki trik. Ja tu zrobię taki trik. Pyk. Ja mam magiczne przyspieszenie. O, mini, super, wygram. Gościu myśli, że ma dobrą furę. Zobaczymy. Trochę mi nie wyszedł ten trik, bo chciałem zjechać z górki i szybko zdobyć przyspieszenie, nie? O, Lancia, Lancia, co ty robisz? Mało brakowało, ej. Dawaj, Lancia, dawaj. Wiem, że potrafisz. Przez te kapusty musimy jakoś. Kurde, ale ciśnie tym miniaczem. Jak rzuca tą moją Lancią. Wygram, 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 wygram. Wygram! Dawaj, Nitro! O dobra, będzie moje, będzie moje, będzie moje, zobaczysz. Piąteczka. I przez las. Rozwali się, mówię wam, rozwali się. Nie rozwalił się. Ale doganiam, zobaczcie, to doganiam tego miniacza. Rozwal się, nie ja, on. Kurde, uwielbiam te pojedynki. Zajebiste są. 20, ech. I zobaczymy teraz, czy miejscówka okaże się kolejny raz fortunna dla nas, czy nie. Czy będzie coś fajnego, czy nie? Czy w ogóle coś będzie? No jak czwarty raz pod rząd coś będzie, to już naprawdę jest dobra miejscówka, no. Zobaczcie, coś jest. I w tym samym miejscu na poprzednim meczu, to jest ciekawe. Okej, okay, Nissan GT-R, całkiem spoko. Mogę... O Jezu, co to za huki u mnie? Bierzemy tego Nissana. Fajnie wygląda ten tyłek. Ach, podoba mi się. Podoba mi się, dobra, nie bierzemy go. O, tutaj... What? Mini Cooper? Skąd on tam się wziął? Ja go nie widziałem na mapie. Oho, będzie pojedynek. Tylko nie wiem, w którą stronę będziemy jechać. Jest, chce, chce. Ten chłop chce walczyć. Gdzie on tam pojechał? Gdzie on pojechał? Kurde, ja myślałem, że on chce walczyć, a minął mnie i nic? Co on tam ma? Coś niebieskiego? Golf? Ty no ucieka ode mnie. Chodź. No chodź, on, to jest cały eliminator. Na tym to polega, żeby się ścigać. Czekaj. Bo nie wiadomo, w którą stronę będziemy jechać właśnie. Teraz mi go złapię. Jakieś lagi ma, to Audi chyba. Ale ciśnie, Audi RS4 jest bardzo dobre. Czy, nie, to jest RS2. To jest RS2, to jest jeszcze lepsze. Dawaj, dawaj, dawaj go. Gdzie ty uciekasz, chłopie? Cisza cię goni gorszym autem. Mam go, dobra. Co robimy? Akurat się rozbił. Okej, okay, jest dobrze, jest dobrze. Dawaj, Nissan, ciśniemy to. Okej, okay, cały czas na wprost i powinno być super. Co gościu wymyśli, bo... Tutaj można by było teoretycznie pojechać na offroad, ale to się nie bardzo opłaca. To tak wygląda wizualnie na mapce, jakby można było sobie skrócić, ale nie. Trochę oleju w głowie ma, jedzie zaraz za mną.
cały czas mnie boli po tej Porsche'awce, Jezu. To jest mój ulubiony samochód, naprawdę, na ten tryb. Och. Piękne auto, naprawdę. A widzieliście, jak prułem nim, nie? Szybko się rozpędza, w ogóle. Prawie wszystko tłumi, jest małe, lekkie, wiesz. Możesz między drzewami nim cisnąć bez problemu. Jezu, u mnie jakieś pierdy są. Ktoś wierci dziurę w ścianie. No, tak się zdarza. Czekaj, ops, ops. I proszę bardzo, i pięknie Nissankiem dojechaliśmy. I nawet mamy fajny dropik tutaj, także od razu możemy sięgnąć po ten dropik. Pyk, pyk, pyk. Anulujemy to, bo tutaj będziemy mieli poziom jeszcze wyżej niż to, co możemy tu zebrać. Lancer GSR. Ty, ja nie wiedziałem, że tu jest woda. Ja tu chyba nigdy nie byłem. Wow, to jest blisko centrum Horizon, zobaczcie sobie, to jest tu. Tu jest jakieś bajorko. Ja pierniczę, tutaj cały czas się czegoś nowego dowiaduję o tej Fordzie. Haha. Ojo, to się można mocno zakopać. Trzeba uważać, żeby tu nie wjechać. Pierwszy raz to widzę. Nigdy tu nie jeździłem chyba nawet w tym obszarze. Jest jeden z nielicznych takich obszarów, gdzie nie byłem, ale... Tak, tu na pewno nie byłem. Fajnie, nie? A to jest blisko centrum Horizon jakby. Miejsca, gdzie się najczęściej przebywa przeważnie, nie? Dobra, mamy Lancera, wiecie co, nie najlepiej. Wolę chyba Subaru sobie wziąć niż tego Lancera, chociaż takie porównywalne auta. Oba nawet w tej samej klasie. A Subaru jakieś takie krótsze, że będzie lepsze, zobaczymy. Wytrwamy do końca meczu, wypadałoby, kurczę, coś jeszcze tutaj ogarnąć dobrego. Patrz na to! To się przyda! To się przyda! Oj tak, bo tu już koniec meczu jest, ja muszę mieć coś dobrego. Siódmy poziom, bardzo ładnie. Ta alfa jest całkiem niezła. Nieraz widziałem, jak inni goście nią wymiatali, bo ja to przeważnie kończyłem nią... No źle. Ale widziałem, że ten samochód potrafi. On jest mały, lekki. Nie, więc... I mamy tutaj AWD, patrzcie. Przerobiony jest na tryb Fortnite. Na AWD. Mamy napęd na 4 koła w tej Alfie. Nieźle, co? Byś nie powiedział, nie? Ale jest napęd. Wszystkie tu samochody chyba mają zrobiony napęd na 4 koła. Poza Mini Cooperem oczywiście. Nieźle, co? Ale Alfa? No, myślę, że będzie spoko na koniec pojedynku. Znaczy na końcu nowy pojedynek. A który zaraz powinien się odbyć? Za minutkę. A, skitram się tutaj pod drzewami, poczekam chwilę. Kurde, ktoś mnie chyba namierzył. Ktoś mnie chyba namierzył. M4. To dawaj M4 bym chętnie zgarnął. Dawaj. O, ciśnie ta alfa, ładnie. O właśnie, ciekawe jak M4 będzie miała napęd, na 4 czy na tył? Zobacz, to już porobione. A nie, jeszcze niekoniecznie, bo tu drzewa. O kurczę, dobrze wyhamowałem, bo M4 zaraz za mną, zobacz. I gościu, gdzie ty się pchałeś? Gdzie ty się pchałeś? Ja się schowałem w drzewka, żeby mi nic nie przeszkadzał. Chciałem się wychillować, a on takie coś, nie? Dawaj tą BM-kę weźmiemy. To jest tak samo na offroad jak i ta alfa, ale alfa trzeba przyznać, że taki start miała naprawdę niezły. Zobaczcie, mamy AWD i teraz tak, strefa się już zmniejsza, więc tak? Nie, musimy poczekać minutkę jeszcze do następnego etapu. 10 graczy zostało. Ja myślę, że w tą stronę będzie trzeba jechać do ostatecznego celu, bo już dzisiaj kilka tego typu ostatecznych pojedynków miałem, więc zawsze strefa była w tamtą stronę. Koniec, znaczy się, nie? Tak, tutaj widzę pewien wzór już, jeśli chodzi o te ostateczne pojedynki. Myślę, że będzie w tamtą stronę. Gdzieś tutaj. To się pewnie gdzieś tutaj skończy. W tych drzewach. O, gdzieś tam. Także ja bym cisnął chyba gdzieś może na tą drogę. Tutaj się trochę na przełaj pociśnie, pyk. Może się uda to miasteczko ominąć gdzieś. O tutaj nie mogę teraz celu wyznaczyć chyba żadnego. Zobaczę, czy mogę sobie wyznaczać tu jakieś cele. Nie mogę? Znaczy, słyszę dźwięk, że wyznacza mi się jakiś cel, ale to chyba nie będzie widoczny w żaden sposób, nie? Dobra.
Za chwilę będzie, za 20 sekund. Oho, ktoś się do mnie zbliża. Zostało 10 graczy, więc to zmniejszenie strefy będzie już decydujące. I po tym zmniejszeniu już będzie ostateczny pojedynek. Także nawet jak ktoś mnie wyzwie na pojedynek, to nie wiem, czy zdążyłby mnie pokonać. A kilku graczy widzę, że tutaj się ściga. 10 zostało do końca. Ja mam naprawdę dobre i szybkie auto, więc powinienem sobie poradzić. Dobra, zaraz będzie no more head to head, zostanie 30 sekund. I zobaczymy, czy uda nam się wygrać. Raczej będzie gdzieś w tę stronę. Ale zastanawiam się, jak to pojechać dobrze. Nie, chyba gdzieś tutaj pojadę. Dobrze jadę. W zupełnie innym miejscu, o kurcze. Tego to, żem się nie spodziewał, nie wiem, czy mam plan na to. Okej, tak mi wyznaczyło. Dobra, pojadę. Zobaczymy, chociaż to nie jest dobra droga, bo tam jakby się jechało z drugiej strony. To jest bezpośrednio, nie? Do celu praktycznie chyba. A może nie? No zobaczymy zaraz. Tu chyba opłaca się od razu przejechać na drugą stronę tego jeziorka czy rzeki. Ty, ale fajnie się trzyma nawet tego shooterku ta BMK, wow! Prawda? Dobra, ciśniemy. Tutaj musimy sobie już przejechać na drugą stronę. Ja nie wiem, gdzie dokładnie jest ten cel, bo spodziewałem się zupełnie gdzieś indziej. Zawsze był gdzieś w tamtą stronę. Dawaj BMW. Zrobimy 3 paki, 300 na godzinę. Jest 200, no powiem wam, że prędkość maksymalna nie jest jakaś zabójcza. Tutaj nam się już tak trochę biegi kończą, nie? Dobra, na razie chyba jest w porządku. Chociaż jest 10 graczy, tu widzę tylko chyba z piątkę. Ktoś tam pojechał chyba tą dobrą drogą jednak, no. Nie wszyscy polecieli do lasu. A tu mam 6 biegów tylko, what? A nie całe 3 paki możemy cisnąć, no to słabiutko. O, hamuj. Całe 3 pakiety, to powiem wam, że no nie rozpieszcza ta BMK tutaj w tym trybie w stosunku do innych samochodów z 9 poziomu. Woo! Ty, pierwszy? Haha! Ej, faktycznie! Wszyscy źle pojechali. Kurde, mogłem tu Mini Cooperem jechać. Wygrał, yeah! Udało się, no. Fajnie, BMK spoko jest, tylko myślałem, że trochę wyższa ta prędkość maksymalna będzie. I tak mi się wydaje, że ta Alfa nawet trochę szybsza była. Ta 4C, taki start, taki instant miała, naprawdę. No i fajnie, pod koniec odcineczka sobie wygraliśmy, ale też było kilka fajnych pojedynków. Chociaż dalej szkoda mi tej Porszawy, no ona była naprawdę świetna, ech. Ale i tak się zdarza. Dzięki wam za dzisiaj, trzymajcie się ciepło. Hejas.